Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. Cytat, pytanie na początek. Czy chcemy więcej obywatelskości? Czy chcemy tego, żeby obywatele mieli więcej do powiedzenia w sprawach dla państwa istotnych? Ja tego chcę. Podpisze się pan pod tymi słowami i poprze referendalny pomysł prezydenta? No, tak zdaje się mówi prezydent i tak zdaje się mówi jego minister, pan minister Mucha. To były pana słowa, panie senatorze, z debaty senackiej sprzed 3 lat. I ja też jestem tego zdania, że obywatele powinni w zasadniczych sprawach się wypowiadać. Co więcej, uważam, że referenda powinny być częściej stosowane, także na poziomie lokalnym. I poprze pan pomysł Andrzeja Dudy? Ale nie można wplątywać obywateli w grę polityczną. To jest tak naprawdę gra polityczna w rodzinie PiS. To jest tak naprawdę próba wzmocnienia pozycji pana prezydenta w tej rodzinie, w której jego pozycja jest słaba. To jest tak naprawdę zestaw pytań, które chce skierować do narodu po to, żeby wzmocnić swoją pozycję, dlatego, że został zepchnięty do narożnika politycznego. No, pytania, a to jest coś zupełnie inne. Panie senatorze, kolejny cytat. To naród jest suwerenem i referendum jest po to, żeby naród mógł się wypowiedzieć. 2015 rok, przychodzi Bronisław Komorowski do Senatu ze swoim pomysłem i tak mówi jego minister Łaszkiewicz z Kancelarii Prezydenta wówczas. No tak. Różnica jest zasadnicza pomiędzy tamtym referendum, a tym projektem referendum. Tamto było poświęcone pewnemu wycinkowi konstytucji, a to z kolei ma być poświęcone konstytucji w całości. Pierwszym pytaniem referendum ma być pytanie w ogóle o konstytucję. Czy ta konstytucja miała być utrzymana, czy miała być zmodyfikowana, czy miała być napisana jakaś zupełnie nowa. I co jest złego w pytaniu o to Polaków? Także jeśli wziąć na poważnie pytania prezydenta, to jest próba napisania nowej konstytucji w momencie, kiedy naszej konstytucji nikt do tej pory nie zmienił. Jest procedura z artykułu 235, która umożliwia zmianę konstytucji. I proszę bardzo, stosujmy ją, żeby ją zmieniać. Do tego PiS oczywiście musiałby mieć 2/3 głosów w Sejmie i bezwzględną większość w Senacie. Bezwzględną większość w Senacie może mieć, ale 2/3 głosów w Sejmie nie ma. W związku z tym to jest procedura zastępcza, ta, którą proponuje prezydent, której skutkiem będzie osłabienie konstytucji i tak osłabionej niekonstytucyjnymi działaniami PiS, w tym pana prezydenta. Trochę się uśmiecham, bo zerknąłem do stenogramu tej dyskusji senackiej sprzed 3 lat i wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości używali dokładnie tego samego argumentu, mówiąc, że no, nie można zmieniać konstytucji poprzez takie referendum. A politycy z klubu Platformy Obywatelskiej bronili pomysłu Bronisława Komorowskiego, mówiąc, że nie, to przecież nie chodzi o zmianę konstytucji. Na przykład minister Łaszkiewicz, jako reprezentant prezydenta, mówił tak. Otóż referendum nie ma na celu zastąpienia decyzji ani Sejmu, ani Senatu w kwestii zmiany w trybie artykułu 235 ustawy zasadniczej, a więc zmiany konstytucji. Referendum ma na celu pozyskanie opinii obywateli. No. Co się zmieniło od tamtego czasu? No, jeszcze raz powtórzę to, że tamte pytania dotyczyły bardzo konkretnej sprawy, to znaczy sprawy... Ale nie zmieniały konstytucji. Sprawy, czy nie wprowadzić. Pan prezydent był przygotowany do tego, żeby złożyć wniosek o zmianę konstytucji. I Andrzej Duda też mówi, że jest przygotowany, że będzie w kolejnym kroku przygotowywał zmianę konstytucji. Tylko, że nie jest tego w stanie przeprowadzić w tej kadencji przynajmniej. Miejmy nadzieję, że nie jest w stanie tego przeprowadzić także w kolejnej kadencji, ponieważ miejmy nadzieję, że w przyszłej kadencji PiS nie będzie miał... Bronisław Komorowski też nie miałby możliwości przeprowadzić tego w kolejnej kadencji Sejmu, bo Platforma nie wygrała. Ale Bronisław Komorowski proponował tylko i wyłącznie odpowiedź na pytanie odnośnie do JOW-ów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych, i to był ten fragment, prawda, konstytucji, który mógł być zmieniony przy ówczesnym układzie sił w parlamencie. A tutaj jest mowa o zmianie konstytucji w całości. To jest 10 bardzo obszernych pytań pana prezydenta, które chciałby zadać Polakom. My nie kwestionujemy, żeby była pełna jasność. My nie kwestionujemy pytania Polaków o najważniejsze sprawy. My nie kwestionujemy prawa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do pytania Polaków w drodze referendum ogólnokrajowego o najważniejsze sprawy. My podważamy tylko sens takiego przedsięwzięcia, widząc, że jest ono obliczone na zyski polityczne w grze partyjnej wewnątrz rodziny PiS. Tak, mówi pan tak. To rozpaczliwa próba wyjścia prezydenta z narożnika, dokładnie, w którym się tak znalazł. Prezydent chce pokazać autonomię i walczy o pozycję w środowisku PiS. Tyle, dokładnie, że tak. Podobnego argumentu używali politycy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, gdy mówili, że to referendum prezydenta Komorowskiego jest właśnie po to, żeby polityczny zysk prezydent osiągnął w kampanii wyborczej.
No ale wtedy prezydent nie rywalizował ani z premier, ani z panią premier, ani ze swoim środowiskiem politycznym. No walczył o głosy przez swoje środowisko polityczne. A proszę zwrócić uwagę na to, że w tym wypadku akurat to jest rozgrywka wewnątrz PiSu. Różnica jest też taka, że wtedy mieliśmy na prędce zorganizowane referendum, a teraz mamy od roku ponad o nim dyskusję. No, rzeczywiście ta dyskusja trwa, ona w tej chwili się finalizuje i w ciągu tego roku pan prezydent nie był w stanie przekonać swojego własnego środowiska politycznego do tego, żeby go wsparło w tym dziele, w tym projekcie no, bezwzględnie w 100%, bo jeszcze dzisiaj pan minister Suski w radiu wyrażał wątpliwości co do terminu tego referendum. A pan I tych wypowiedzi krytycznych w ostatnim czasie było bardzo dużo, więc dlatego podkreślam raz jeszcze, że chodzi tutaj po prostu o rozgrywkę wewnątrz obozu PiS, kto ma więcej siły, kto ma lepszą pozycję i kto ma więcej do powiedzenia. Pan mówi teraz tak, to dość kosztowna zabawa w referendum. No to mamy dyskusję o pieniądzach, o kosztach. 2015 rok, minister Błaszkiewicz. Dziwne byłoby, gdyby koszt referendum miał stymulować prawa obywateli. Jeżeli konstytucja daje obywatelom możliwość, prawo wypowiedzenia się, to trudno mówić, że z powodu kosztów powinno im się tego prawa zabronić. Powiedział pan redaktor to, co ja chciałem powiedzieć na koniec. Rzeczywiście to jest kosztowna gra ze strony pana prezydenta. Jeżeli prezydent chce się dowiedzieć o zdanie, o opinię, co sądzą Polacy na temat tych spraw, które przedłożył Senatowi, do zatwierdzenia, to może to zrobić przy wykorzystaniu sondaży. To jest znacznie tańsze i równie skuteczne. Minister Błaszkiewicz, 2015 rok. Panie senatorze, nie da się zmienić konstytucji sondażami. Od tego jest suweren, od tego jest naród, żeby się wypowiedział. Przedstawiciel Bronisława Komorowskiego tak przekonywał w Senacie. A my z kolei w tej chwili konstytucji należy bronić, bo konstytucja jest tą jedyną kotwicą, którą mamy w tej chwili jeszcze w Polsce, która trzyma nas w kręgu zachodnich wartości, takich jak demokracja, państwo prawa, swobody obywatelskie i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy ustawami zmieniany jest ustrój państwa i jeżeli ta konstytucja, jeżeli ta kotwica zostanie przecięta, jeżeli ta konstytucja będzie podważona w wyniku takich działań, to wtedy Polakom niewiele pozostanie, czym będą się zasłaniali przed zorganizowanymi działaniami aparatu partyjno-państwowego wymierzonego w ich swobody obywatelskie. Ale widzi pan sondaże, na przykład sondaż Cebosu, w którym 50% pytanek zapowiada udział w referendum proponowanym przez prezydenta Dudę. Jak pan myśli, dlaczego? Ale też mogę odpowiedzieć sondażami na sondaż. Widzę 70% Polaków, którzy odpowiadają, że reforma sądownictwa jest w ich przekonaniu prowadzona w sposób niewłaściwy, a jeszcze niedawno 48% Polaków, dokładnie rok temu, 48% Polaków było przekonanych o tym, że sądownictwo należy reformować. W związku z tym rok wystarczył, żeby obywatele przekonali się, jaka jest przepaść pomiędzy deklaracjami PiS-u a ich faktycznymi intencjami, jaki jest rozdźwięk pomiędzy tym, co mówią, a tym, co czynią. Więc w tym wypadku warto rzeczywiście odbyć w Senacie to, co w tej chwili rozpoczęliśmy, czyli poważną dyskusję na temat propozycji pana prezydenta, po to, żeby Polakom uświadomić prosty fakt, że to jest zasłona dymna dla prawdziwych intencji PiS-u, żeby konstytucja straciła na znaczeniu. I co, Polacy mają zadymione oczy? No bo pisał pan wczoraj na Twitterze, tak, we wtorek o sądach zdecydują senatorowie, jedź pod Senat Polsko, przyjedź do Warszawy. Spodziewa się pan tłumów dzisiaj przed parlamentem? Nie, podaję wyłącznie te informacje, które przekazują organizacje pozarządowe. Tak, to jest hasło manifestacji organizowanej przez organizację. Tak, to one są autorami protestu przed Senatem, który niebawem się rozpocznie. Na godzinę 14 kilka organizacji pozarządowych wzywa pod Senat, tak jak wzywało w grudniu i w lipcu ubiegłego roku. I właśnie o to pytam, czy pan widzi te tłumy z lipca ubiegłego roku na ulicach Warszawy, chociażby przed Pałacem Prezydenckim, czy przed Sejmem Senatu? Nie jestem w stanie przewidzieć, jaka będzie frekwencja. Nie jestem organizatorem tego przedsięwzięcia. Ale bardzo obserwował sobie pan cenię. Ostatnie dni przed Sejmem i Senatem. Bardzo widział sobie, pan, ile tam jest ludzi. Bardzo sobie je cenię, dlatego, że to są obywatele, którzy trwają na tej rubieży do końca. To znaczy
znaczy to są ci, którzy uważają, że wartości takie jak niezależność sądownictwa należy bronić do końca, że jeszcze nie wszystko jest przesądzone, dopóki nie została postawiona kropka nad i, a kropką nad i tak naprawdę jest ta ustawa, którą w tej chwili procedujemy w Senacie i która jest po prostu bluźnierstwem, jeżeli chodzi o polską tradycję niezależności sądownictwa, bo przypomnijmy, że w 1791 roku jako drugi kraj na świecie do konstytucji wpisaliśmy trójpodział władz, a w tej chwili rękami PiSu ten trójpodział władz jest właśnie eliminowany. I w czasie jednej z takich manifestacji przed Sejmem w ostatnich dniach pani poseł Henryka Krzywonos mówiła tak: w końcu się zbierzemy i przyjedziemy wszyscy do Warszawy, pokażemy, ilu naprawdę jest nas wkurzonych. Jeśli po takich zapowiedziach mocnych przed Sejmem pojawia się kilkadziesiąt, kilkaset osób, to te słowa, te zapowiedzi nie brzmią niezbyt poważnie? Ja nie jestem komentatorem politycznym, jestem politykiem aktywnym. Uważam, że każde przedsięwzięcie obywatelskie jest uzasadnione, jeżeli tylko odwołuje się do tych ideałów, które przyświecały nam przez długą noc PRL-u i tych, które udało nam się wcielić w życie w ciągu 27-lecia Polski niepodległej. Mam na myśli tutaj zestaw wartości, wokół których skrzyknęła się polska opozycja i które są w tej chwili podważane. Nie będę ich wymieniał, bo wiemy, o które chodzi. I chociażby było zaledwie kilkanaście osób, które będą trwały przy tych wartościach, to już to jest cenne. Przypomnijmy, że w końcu lat 80., przed przełomem 88 roku, przed okrągłym stołem, a później przed wyborami, Solidarność 10-milionowego ruchu zamieniła się w struktury w zasadzie dysydenckie. Sam brałem w tym udział i sam uczestniczyłem w takich kilku grupach kilkunastoosobowych i uważałem, że nasza walka ma sens, dlatego że jest walką w słusznej sprawie. Te protesty, nawet jeżeli nie są tak liczne jak w ubiegłym roku, mają swój sens, dlatego że wspierają naszą pracę, naszą walkę w Sejmie i w Senacie, a z drugiej strony pokazują społeczeństwu, że są tacy, którzy są wciąż przywiązani do tych ideałów zachodniej demokracji. Nie wierzę, że jako polityk nie zastanawia się pan, dlaczego w zeszłym roku na ulicach Warszawy były tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy, a w tym roku to są setki, czy ewentualnie tysiące. Oczywiście, że się zastanawiam nad tym. I jaką odpowiedź pan znajduje? Ale zastanawiam się w domu, w rodzinie, a nie na antenie. A co senatorowie zrobią z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym? Tą kolejną, piątą już nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Zasypiecie Senat poprawkami, żeby wydłużyć jak najbardziej pracę? No za chwilę, to znaczy o godzinie 13 będzie konwent seniorów. Na tym konwencie seniorów będziemy domagać się tego, aby ten punkt nie był wprowadzony do porządku obrad, bo przypomnijmy, że w porządku obrad tego punktu jeszcze nie ma. On na świeżo trafił zupełnie na agendę Senatu. Ale macie mniejszość w Senacie, więc pewnie Prawo i Sprawiedliwość was przegłosuje. Potem drugi ruch. Będziemy domagać się, żeby nie został wprowadzony na posiedzeniu plenarnym. Będziemy także posługiwać się uchwałą, której wprowadzenia z kolei domagamy się do porządku obrad. To jest uchwała w sprawie uniknięcia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Postępowania, które już zostało wszczęte przez Komisję Europejską, a które może być kontynuowane i może zakończyć się niekorzystnym dla Polek i Polaków wyrokiem za to, co PiS zrobił z naszym wymiarem sprawiedliwości. Czyli krótko mówiąc, chcemy dać szansę senatorom PiSu, żeby poszli po rozum do głowy i żeby nie sprowadzali na Polki i Polaków tego najgorszego, to znaczy kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej, ewentualnych, nie daj Boże, konsekwencji finansowych, bo ta ustawa doleje tylko oliwy do ognia, więc jeżeli dobrze myślą o interesie publicznym, to niech się 10 razy zastanowią, niech przyjmą ten projekt uchwały i niech nie wykonują ruchów, które są samobójcze. Nie, może nie dla PiSu, ale dla Polski i Polaków. Ale na czym ma polegać ta uchwała? Znaczy, co chcecie tą uchwałą osiągnąć? No to znaczy, że rząd ma czegoś nie zrobić?
Znaczy chcielibyśmy, i taka jest treść tej uchwały, aby doprowadzić do wykonania tych rzeczy, które są, do wprowadzenia tych rzeczy, które są niezbędne, aby uniknąć niekorzystnego dla Polski wymiaru wyroku Trybunału Europejskiego. No na przykład, aby jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to nie stosować obniżonego wieku emerytalnego wobec sędziów, którzy ukończyli 65 lat, aby jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, ona nie funkcjonowała tak, jak w tej chwili zaczęła funkcjonować, jako zestaw funkcjonariuszy delegowanych przez polityków, aby wreszcie w ustroju sądów powszechnych uniknąć tego, co ma wprowadzić obecny projekt nowelizacji, to znaczy zniesienia kworum przy wszelkich zebraniach ogólnych sędziów, zarówno w sądach okręgowych, jak i apelacyjnych. Czyli to rozumiem, jest strzelanie sobie gola i chcemy powstrzymać PiS przed strzeleniem gola Polsce i Polakom. Czyli Platforma proponuje uchwałę, w której namawia rząd, czy Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby zrezygnowało ze swoich reform przez ostatnie lata wprowadzanych, żeby zawróciło Wisłę i nie szło tą drogą, którą idzie od początku. Gdyby to były reformy, to pewnie byśmy tego nie proponowali, ale ponieważ to jest kompletna likwidacja niezależności sądownictwa w Polsce, stawiająca Polskę w gronie republik bananowych, a nie rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, to przestrzegamy i wnosimy o to, aby PiS się zreflektował i zawrócił z tej drogi. Czyli krótko mówiąc, PiSie, nie idź dalej tą drogą. Naprawdę pan wierzy, że pomysł na taką uchwałę to jest skuteczny sposób na zablokowanie reformy, czy tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? To będzie test. To będzie egzamin dla senatorów Prawa i Sprawiedliwości, bo ten dramat polskiego sądownictwa w tej chwili rozgrywa się w Senacie. To jest ostatni akt dramatu w trzech osłonach. Pierwsza miała miejsce na komisji, druga będzie miała dzisiaj miejsce, a trzecia będzie w debacie i w głosowaniu. Cóż, mniejszości arytmetycznej pozostaje tylko apelować do większości, żeby złą drogą nie podążała, dlatego że w ślubowaniu, który składaliśmy, my wszyscy jako senatorowie, była wierność konstytucji, a ta ustawa konstytucję w istotny sposób narusza, zwłaszcza i artykuł drugi, który mówi o demokratycznym państwie prawa w Polsce. Notabene to nie tylko nasz głos, to głos bardzo wielu ekspertów, większości środowisk prawniczych i nawet Biura Legislacyjnego Senatu. To a propos dramatu w trzech aktach, inny dramat w trzech aktach, ten z Wrocławia, samorządowy proces wyborczy. Ile warte, panie senatorze, jest słowo Grzegorza Schetyny? Myślę, że jest bardzo dużo warte ze względu na to, że jest prezesem przewodniczącym największej partii w Polsce. No i tenże przewodniczący trzy miesiące temu stawia na Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Gazeta Wrocławska pyta go, czy bierze pan pod uwagę jeszcze kolejną zmianę kandydata Platformy na prezydenta Wrocławia? Grzegorz Schetyna odpowiada, nie biorę. Budujemy poparcie wokół Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Wierzymy w sens tego projektu i w to, że jesienią odniesiemy zwycięstwo. Wrocławiem powinna kierować osoba z dużym doświadczeniem ogólnopolskim i europejskim, ale także mająca dobry kontakt z mieszkańcami miasta. No ale w międzyczasie powstała Koalicja Obywatelska. Wtedy już też była. W międzyczasie ta Koalicja Obywatelska została przyjęta przez sobie partię stosownymi decyzjami. Co więcej, Koalicja Obywatelska zafunkcjonowała w bardzo wielu miejscach w kraju. Także w moim rodzinnym Krakowie po trudach i kłopotach, które mieliśmy przez czas jakiś. W związku z tym nie dziwię się, że Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer oboje stawiają na Koalicję Obywatelską i zrobienie kroku do tyłu przez Platformę Obywatelską w ramach tej koalicji we Wrocławiu jest akurat dopuszczalne. No Borys ja Budka tłumaczy tym, tak. Platforma ja nie widzę pokazuje... w tym problemu, dlatego że najważniejszą wartością jest Koalicja Obywatelska, bo do takiej koalicji obywatele w Polsce przywiązują dużą wagę. To znaczy jest zawsze ta dodatkowa premia za integrację i zintegrowanie się Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną, a w niektórych wypadkach dołączanie się także innych podmiotów politycznych do Koalicji Obywatelskiej ma swój sens. No gdyby nie było Koalicji Obywatelskiej, to w Krakowie na przykład prezydent Majchrowski być może byłby poparty tylko przez część ugrupowań, a tak to mamy poparcie szerokie dla kandydata, który może powstrzymać PiS, składające się i z Koalicji Obywatelskiej, i z PSL-u, i z SLD, i innych środowisk tworzących tzw. przyjazny Kraków, a nie mających legitymacji partyjnej. Kilka miesięcy, a to kolejna już zmiana, bo wcześniej była pani profesor Chybicka kandydatem
Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. Potem zmiana na Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Mijają 3 miesiące, kolejna zmiana. Pytanie, czy to buduje poważny wizerunek Platformy Obywatelskiej w tych wyborach samorządowych we Wrocławiu chociażby? Do wyborów jeszcze troszkę czasu. Na razie nie została ogłoszona jeszcze procedura, nawet nie został ogłoszony termin wyborów, nie rozpoczęła się kampania wyborcza. Deklaracja wczorajsza o tym, że na początku sierpnia zostanie wskazany przez Nowoczesną kandydat Koalicji Obywatelskiej, jest deklaracją w moim przekonaniu otwierającą perspektywę dla Wrocławia. Borys Budka mówi tak, Platforma pokazuje, że wyciąga wnioski z dyskusji z naszymi wyborcami. Rozumiem, że to wyborcy powiedzieli wam, że Kazimierz Michał Ujazdowski to zła kandydatura. Zawsze lepiej jest słuchać, aniżeli zamykać oczy. Zawsze lepiej jest otwierać oczy, aniżeli nie słyszeć. Uważam, że ta korekta, która się w tej chwili dokonuje, ze względu na interes Koalicji Obywatelskiej, ze względu na jej znaczenie, ma większe znaczenie, ma większą nośność, aniżeli trwanie przy kandydacie wskazanym przez samą Platformę Obywatelską z wątpliwościami ze strony Nowoczesnej. Kandydat musi być wspólny. Kandydat musi być kandydatem Koalicji Obywatelskiej, bo tylko to może być początkiem dla obudowywania tego kandydata także przez inne środowiska polityczne, między innymi w Wrocławiu. Tyle, że już wtedy, kiedy ogłaszaliście, że Ujazdowski we Wrocławiu, rozmawialiście z Nowoczesną, w innych miastach się potrafiliście porozumieć i wystawić wspólnego kandydata. Bardzo, bardzo bym chciał mówić o tych innych miastach, których jest kilkadziesiąt, gdzie Koalicja Obywatelska zgłosiła już swoich kandydatów, ale rozumiem, że nie jest ważne to, czy pies ugryzł człowieka, ale to, jak mawiał Mark Twain, że człowiek ugryzł psa. Panie doktorze, to jest pewien wyjątek, że tak powiem, wśród reguły, która pokazuje, że Platforma Obywatelska z Nowoczesną potrafiły się nie tylko dogadać w Koalicję Obywatelską, ale potrafiły też stworzyć taki magnes, który zaczyna przyciągać niektóre inne środowiska i dzięki temu ta Koalicja Obywatelska w różnych miastach stanowi w tej chwili potencjał, który będzie zdolny do tego, żeby zatrzymać pochód PiS. Pytanie, jak ten magnes będzie osłabiony przez Kazimierza Ujazdowskiego, bo on nie ogłosił, czy zrezygnuje ze startów w wyborach we Wrocławiu. Jeśli wystartuje, zaszkodzi Platformie? Jestem przekonany o tym, że a znam go od początku lat 90., że poseł, europarlamentarzysta Kazimierz Michał Ujazdowski podejmie właściwą decyzję i nie będzie tutaj problemem dla zatrzymania PiS-u we Wrocławiu. Bo kupicie go jedynką w wyborach do europarlamentu? Tego nie wiadomo. Tego nie wiadomo. Wydaje mi się, że nie o taką transakcję chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby we Wrocławiu, podobnie jak w wielu innych miejscach w Polsce, ten rozpędzony walec pisowski został zatrzymany. Te wybory będą miały ogromne znaczenie, znacznie większe aniżeli wszystkie wcześniejsze wybory lokalne, dlatego że po pierwsze one są pierwszymi wyborami po tamtych wyborach, których wygrał PiS, a po drugie one ze względu na nową ordynację wyborczą mogą być nierówne i nieuczciwe. A kiedy Platforma zmieni kandydata na prezydenta Warszawy? Mam nadzieję, że nie zmieni. Rafał Trzaskowski jest dobrym kandydatem na prezydenta Warszawy. Obserwuję jego działalność polityczną od lat, od czasu, kiedy jeszcze był asystentem w Europarlamencie, później, kiedy był wiceministrem, kiedy stał się znakomitym posłem, a w tej chwili, kiedy w Warszawie prowadzi swoją akcję informacyjną i uważam, że robi to w sposób rzetelny i dobry. Uśmiecham się, bo powiedział pan, mam nadzieję, to nie było twarde powiedzenie, nie zmienimy Trzaskowskiego, no ale skoro można było zmienić Ujazdowskiego, to można i Trzaskowskiego pewnie. Jestem przekonany o tym, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w Warszawie i że te wybory wygra. Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich. Dziękuję bardzo.